kochani. Witam Was w kolejnym unboxingu. I w zasadzie nie tylko unboxingu, bo widzicie już pewnie w tytule tego filmiku. Mam taką ogromną paczkę. Ja się już po prostu nie mogę doczekać. Będziemy sobie ją zaraz otwierać. No w zasadzie nie mam co trzymać tego w tajemnicy, bo po miniaturce i tytule również widzicie, że będzie to Lara Croft. Lara Croft, zanim będę odpakowywać, to od razu powiem, kupiona na Etsy, figurka wydrukowana w 3D. Tam jest mnóstwo opcji, słuchajcie, jest tyle użytkowników. Jest dużo ofert też takich, że możecie sobie kupić projekt, żeby wydrukować na przykład w jakiejś firmie ten projekt. Projekty tam są za groszowe sprawy. No figurki już są niestety droższe, ale no jeżeli chodzi o porównanie cen do tych oficjalnych figurek pomalowanych, no to nawet w ogóle nie ma co porównywać. Jak wiecie, moim marzeniem było mieć taką figurkę, ale o szczegółach będziemy za chwilkę rozmawiać. Jeszcze sobie tutaj zjadę na to, co ja jeszcze do tego, słuchajcie, kupiłam i przygotowałam, ale tutaj, jeżeli chodzi o farby, to będziemy sobie robić przegląd zaraz po rozpakowaniu pudła, bo ja już się nie mogę doczekać, także zmieniam perspektywę i zaraz do Was wracam. Słuchajcie, chyba musimy tutaj taką perspektywę walnąć, dlatego że to pudło się nie mieści w inny sposób. Ja nie jestem w stanie na tej szerokości tego stołu otwierać. Dobrze, biorę nożyczki i otwieramy. Okej. Mamy coś zafoliowanego tak na grubo. I mamy, słuchajcie, drugą część. Dobra, to za chwilę znowu zmienimy perspektywę i zaraz do Was wracam. Ok, przystępujemy do otwierania tego. To jest też chyba jakoś, tutaj widzę, dolna część. Nie, to jest cała Lara. W takim razie, co jest? Tam jest podstawka chyba, moi drodzy. Tu jest cała Lara, a tam jest podstawka. Ja już to widzę. Ja już to widzę, moi drodzy. Mój Boże, ja już ją widzę. Czy Wy to widzicie? Czy Wy to widzicie? Czekajcie, bo ja się boję, żeby tutaj się z tym coś nie stało. Słuchajcie, zaraz do Was wracam, ale ja już po prostu nie mogę się napatrzeć. Mój Boże. Słuchajcie, coś pięknego. Za chwilkę będę to obkręcać. Dajcie mi jeszcze moment. Mamy podstawkę, zapewne na której mamy postawić naszą larcię. Tutaj jakby zakopany, wiecie, w skale jest kolejny artefakt. Słuchajcie, tutaj był artefakt, który będzie przywieszony na tym sznureczku. Ja nie wiem, czy ja będę chciała to teraz wkładać, bo i tak to trzeba będzie później skleić. Jedna rzecz mnie tylko martwi, ale to zaraz do tego przejdziemy. Ja złożę figurkę, ale ona, słuchajcie, jest po prostu ogromna. Ona jest ogromna. Nie spodziewałam się aż takich rozmiarów, że to tak będzie wyglądało gabarytowo. Także zaraz do Was wracam. Mamy to, moi drodzy. Mamy to fokus.
Ja to tylko tak ino włożyłam. Słuchajcie, widzicie, nie docisnęłam tego pistoletu, bo ja bym chciała na przykład ten element osobno malować. Tak samo tutaj ten jej artefakt cały też będę chciała osobno malować. Moi drodzy, figurka jest przepiękna. Są miejsca, które na przykład będę chciała sobie doszlifować papierem albo pilniczkiem. Na przykład tutaj taka kreseczka na nodze. Ale to, słuchajcie, mam pilniczki, mam papier ścierny, bo generalnie zobaczcie tą twarz. Generalnie, jeżeli chodzi o te wydruki 3D, to nie jest kwestia samego wydruku. Taka osoba, która drukuje dany projekt 3D, to ona musi to wszystko później wyszlifować. Poodcinać od tych takich, wiecie, wiązek. To wygląda trochę jak nitki, jakby się trzymało na takich nitkach. To musi się wszystko od tego, że tak powiem, odłączyć. No i później jedzie ze szlifem. Także ja sobie tutaj w niektórych miejscach doszlifuję. Nie, no, figurka jest po prostu piękna. Sobie teraz ją jeszcze poobracamy. No, tutaj trzeba uważać, bo ona mi się trzyma, słuchajcie, na tym, ale jest niedoklejone. Wiecie, o co chodzi? Nie, ja nie chcę, żeby mi nagle walnęła do przodu, bo mi się chyba załamała. Ale tutaj również pięknie wszystkie szczegóły widać. No, jest po prostu cudowna ta figurka. Zobaczymy, jak to się będzie malować. Wiecie, o co chodzi? Zobaczcie, nawet pod światło widać te wszystkie takie w środku. Jak to powstawało, te wszystkie wiązki. Że mam nadzieję, ja się w ogóle boję całego malowania, ale to zaraz do tego dojdziemy i Wam wszystko o tym opowiem. Generalnie larcia jest piękna. Cudowna. Także będziemy, słuchajcie, malować. No i moi kochani, jeżeli chodzi o malowanie, to ja ostatni raz farby miałam w ręku w przedszkolu. Tak, kochani, w przedszkolu. Ostatni raz farby w przedszkolu. Więc nie mam o tym zielonego pojęcia. Kupiłam akwarele. Nie, przepraszam, nie akwarele, akryle. O, akrylowe. Widzicie, właśnie tak się znam na farbach, akwarele, akryle. Do mistrzostwa doszłam, jeżeli chodzi o malowanie kredkami, ale no farby niestety, tak jak mówię, to była zawsze moja zmora, więc ja się po prostu najbardziej na świecie boję. Boję się malowania tej twarzy, żeby mi nie wyszedł. Pozdrawiam tutaj Masiusia mojego, Undecided, żeby, tak jak żeśmy wspominali, nie wyszedł mi z tego jaś fasola, jak coś tam nie pyknie. Pewnie macie na podglądzie zdjęcie. Ale jest po prostu piękna. Jest przede wszystkim ogromna. Ten czekan tutaj jest taki. O, proszę bardzo. Naprawdę sztos. Tym mówię, jakieś tutaj takie miejsca, gdzie niegdzie to ja sobie oszlifuję. A później wszystko i tak pokryjemy farbą, więc liczę na to, że taką warstwę nałożę później ostatecznie, że nic z tego nie będzie po prostu, moi drodzy, widać. Dobra, ja Wam ją jeszcze zaraz pokażę w zbliżeniu. Ja sobie ją odłożę i pokażę, co ja sobie tutaj za farby przygotowałam. No, a tutaj taki bardzo króciutki haul tego, co kupiłam. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te akryle, to te kupione za grosze, dosłownie za grosze, bo cała ta paleta takich malutkich do cieniowania w Action kosztowała bodajże 17 zł, żeby Was nie skłamać. Także ja sobie wzięłam takie kolory, których no na pewno niektórych z nich bym nie brała z takich porządniejszych farb. Także tutaj akurat niskobudżetowa kwestia. Natomiast. Oj, to też oczywiście w Action. Większość tutaj oczywiście tych przyborów również, nie mogę się napatrzeć, słuchajcie. Większość przyborów również jest z Action, na przykład te pędzelki też za grosze, chyba 5 zł za nie dałam. Złote chyba bodajże 50, o Boże, ochrypłam. Takie dwie paletki na mieszanie kolorów.
I to chyba jeszcze do ciała, znaczy tego stricte do ciała nie będę używać, będę mieszać to na pewno. Też z Action bodajże za 9 zł. Dla porównania, taka farba w plastyku do ciała, dla porównania około 25 zł. Także no jest cena kosmos, różnica. Dlaczego? Dlatego, że te takie najważniejsze elementy, czyli właśnie jakby ciało, czy na przykład szczegóły, gdzie będę chciała cieniować, żeby ta twarz jednak była bardzo realistyczna, no to chciałam farby, słuchajcie, z takiej no wyższej półki. Tutaj mamy srebrne, to już też wszystko z plastyka. Tutaj są wszystkie już farby z plastycznego sklepu. I tu też takich, o, zobaczcie, ten złoty, ja się nad... Nie, to nie jest ten złoty, to nie jest złoty, to jest taki metaliczny. Jest tu taki złoty. Nie wiem, gdzie ja go mam. O, Boże, zobaczcie ten złoty. No jest przepiękny. Ja na pewno nim coś będę kombinowała, jeżeli chodzi o na pewno sprzączkę Lary, na pewno będzie na złoto. Nie wiem też, czy na przykład gdzieś tam złota nie walnę w tych artefaktach, które ona tu ma. I tu jest też kolejny odcień cielisty. Będę chciała właśnie sobie tutaj tak pomieszać, pokombinować z tymi cielistymi kolorami. Brązy również mam, chociażby w tamtej palecie, więc będziemy kombinować. Także moi drodzy, no i jeszcze taki brąz, który można będzie rozmieszać i rozjaśnić też do docieniowania ciała, rozjaśnić z innymi, chociażby na przykład z tym kolorem, żeby po prostu to było jaśniejsze. No i będziemy cieniować Larę. Mi najbardziej zależy, słuchajcie, na twarzy. Najbardziej zależy mi na twarzy. Oczywiście wszystkie elementy będą mocno istotne. Jedna rzecz mnie, słuchajcie, przeraża w tej całej figurce, muszę wam powiedzieć. Jednak chyba wolałabym, żeby ta figurka była w częściach, bo ona już jest sklejona, wiecie o co chodzi? Ona już jest sklejona, wolałabym, żeby była w częściach, no bo będzie mi bardzo ciężko w całości ją, że tak powiem, malować. Bardzo ciężko. Jak ja widziałam na podglądzie, jak ludzie to malują, to mają, wiecie, czy mają w ręku osobno głowę, no i później całą resztę. Także mi naprawdę będzie mega ciężko. Nie wiem. Pomyślcie sobie, że naprawdę nie mam co z czasem robić, ale poczułam taki impuls, że potrzebuję namalować. Marzyła mi się moja własna osobista figurka Lary Croft. Wszystkie figurki, które wiecie, dotychczas są wydawane oficjalnie, no dla mnie są one po prostu najzwyczajniej w świecie paskudne. No brzydko mówiąc, no nie podobają mi się. Ja nie mówię, że ja zrobię coś lepszego, ale jeżeli nie zrobię czegoś lepszego, to będę zawiedziona, naprawdę. Także trzymajcie za mnie kciuki. Najlepsze jest to, że wy zaraz to zobaczycie, a ja się dowiem pewnie za kilka tygodni, bo zapewne malowanie tego zajmie mi naprawdę ogromną ilość czasu. To jeszcze sobie wziąłam takie patyczki. Do ewentualnie tam do oczu, jak będę coś kombinowała, gąbeczkę, żeby na przykład gąbeczką na butach chociażby jakieś błoto, wiecie, jakieś takie zabrudzenia na ciele Larze zafundować, także gąbka mi się też przyda. Jest tutaj mnóstwo pędzelków, o na przykład tym będziemy robić jakieś zabrudzenia na podstawce. No, przemyślałam sobie to mniej więcej, jakiś tam zarys tego, co będę robiła, mam. Zaraz wam zrobię zbliżenie na figurkę, ale jeszcze chciałam odpakować jedną rzecz. Moi drodzy, przygotowałam się naprawdę bardzo profesjonalnie, bo kupiłam coś jeszcze do tego całego malowania, bo tak naprawdę mogłabym to zrobić wszystko pędzelkami. Ale ja jestem strasznie wymagająca, jeżeli chodzi o pokrywanie ciała, skóry. Chcę, żeby to był naprawdę bardzo naturalny efekt. Chociaż, tak jak mówię, nie miałam z tym nigdy żadnej styczności, nic wspólnego. Nie wiem, jak to się odbywa. Obejrzałam trochę tutoriali, także moi drodzy, zaraz wam pokażę, co jeszcze zakupiłam. I na samym końcu obejrzymy sobie figurkę jeszcze raz na podglądzie z bliska.
Moi drodzy, nie wiem jak to się stało, bardzo Was przepraszam, ale pierwsze filmiki, kiedy nakładałam farbę na ciało, to był szczególny film, dlatego że nie robiłam tego pędzlem, tylko robiłam to airbrushem, takim pistolecikiem z podciśnieniem. Miałam coś takiego u siebie i chciałam Wam tą metodę pokazać. To nie jest oczywiście dla każdego, można to spokojnie zrobić pędzlem. Pokazuję Wam tutaj podglądowe filmiki. Równie dobrze spokojnie możecie pędzelkiem nałożyć tą warstwę skóry. Planowałam właśnie tylko tym airbrushem zrobić całe ciało, ponieważ jednak on nie zostawia takich, wiecie, smug od pędzla. Jednak, no tutaj jest też pokazane na zdjęciach, zobaczycie ten pistolecik, jak to wygląda. Szkoda, bardzo żałuję, ponieważ ten filmik był mega ciekawy, jak to wygląda, jak wygląda cały ten proces nakładania tym airbrushem. Tam widzieliście w tle agregator. No i stopniowo Wam tutaj pokazuję, jak wyglądało z pierwszą bazą na ciele, później jak zaczęłam robić cienie, jak powolutku dochodziłam do momentu, w którym byłam zadowolona z ostatecznego koloru skóry. Także oglądajcie dalej, reszta filmów jak najbardziej jest nagrana. Natomiast niektóre etapy będę również pokazywała, jak wykorzystywać metodę, ja to tak mówię, trochę na suchy pędzel. W sumie, tak jak Wam już wspominałam, ja z farbami miałam do czynienia ostatni raz w przedszkolu i ja się dopiero, że tak powiem, uczyłam w tym momencie kolorowania, malowania tej figurki. Będzie też tutaj moment, w którym będę malowała włosy. Nie pokazałam momentu, w którym jakby robię cienie na tych włosach. Robiłam cienie właśnie na tą metodą suchy pędzel. Czyli jak mamy już taką pierwszą warstwę brązowego, ciemnego koloru na włosach, to moi kochani, kiedy to wszystko wyschnie, i będziecie mieć wystarczającą pokrytą warstwę na tych włosach, w ogóle na jakimkolwiek elemencie, to bierzecie później jakiś taki duży, największy, jaki macie pędzelek i nie moczycie go, broń Boże, żadną wodą. On ma być suchy. Nabieracie troszeczkę jaśniejszego, w tym momencie ja to robiłam brązu i wycierałam go dotąd w chusteczkę, aż prawie nie zostawiał śladów. I wcierałam później we włosy. I to dało nam efekt takich pasemek na włosach. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ja tą metodę zastosowałam do wielu rzeczy. Za chwilę Was zostawię z tą muzyczką w tle i będziecie sobie to oglądać do końca. Również tą metodę na suchy pędzel zastosowałam w przypadku t-shirta Lare, w przypadku spodenek, w przypadku butów, paska chociażby też, jeżeli chodzi o pasek z kaburkami, bo to daje taki fajny 3D efekt. Również podstawkę malując zrobiłam to z tym całym efektem 3D, czyli właśnie na ten suchy pędzel. Przypuszczam, że o wiele lepsze efekty można było uzyskać pistoletem, ale jednak ja na pistolet, czyli na ten airbrush, zdecydowałam się tylko i wyłącznie w przypadku skóry. Cała reszta została wykonana przeze mnie pędzlem. Przepraszam Was bardzo, że no tak naprawdę mało co widać w trakcie mojego malowania chociażby twarzy. Robię to pierwszy raz i uwierzcie mi, jest nie dość, że mi było mega ciężko malować całą tą figurkę, bo robiłam to po raz pierwszy, stresowałam się okrutnie. Tak bardzo, bardzo ciężko było mi to nagrywać w międzyczasie. Także będziecie też widzieli po drodze zdjęcia, filmiki. Ja już przestaję tutaj mówić. Zapraszam Was do dalszego oglądania. Spotkamy się na koniec filmu z efektem końcowym. Thank you.
Moi drodzy, nastał ten dzień. Koniec. Kochani, skończyłam. Skończyłam i jestem z siebie mega dumna. Efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Powiem Wam tak, było ciężko. Było ciężko, były chwile zwątpienia. No, napracowałam się, bo trwało to niespełna 2 miesiące, więc naprawdę bardzo długo. I od razu na wstępie chcę Was przeprosić, że niektóre ujęcia były tak z boku. Po prostu raz, że to robiłam pierwszy raz, byłam, że tak powiem, skupiona na tym, co robię. No i problem polegał na tym, że ja nie widziałam tego, wiecie, był tak statyw położony, że czasami, kiedy dotarło do mnie, a okej, obiektyw, to ja dopiero się orientowałam, że na przykład w kadrze nic nie widać. Także za dużo pewnie nie zobaczyliście na tych nagraniach. No i ten nieszczęsny filmik z tym pistoletem, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Efekt, słuchajcie, jest taki. Ja Wam jeszcze za chwilkę pokażę zrzuty tego wszystkiego. W każdym bądź razie jest to ogromne. Jest to naprawdę ogromne. Ogromne. Wezmę zaraz tutaj kubek, Wam postawię. Poczekajcie. Pokażę Wam kubeczek, żebyście zobaczyli, jak to jest wielkie. Proszę bardzo. To jest naprawdę wielkie. No jest piękne. Ja jestem zachwycona, słuchajcie, ja to kupiłam na Etsy, udało mi się w ogóle od Polaka, pan Marcin, jest u niego możliwość naprawdę wszelaka. Tam jest dużo tych użytkowników, natomiast no ja kupiłam u niego, też podeszło mi to, że jest to Polak, że nie jest to wysyłka z zagranicy, że wiecie, że gdzieś mi się to połamie. No ale jeżeli w przyszłości będę zamawiać, to na pewno zaznaczę, no bo to już był gotowy produkt, wcześniej wydrukowany. Zaznaczę, że jednak wolałabym, żeby to było w osobnych częściach. No tutaj pan Marcin miał akurat wydrukowaną całość, sklejoną, wiecie o co chodzi. Natomiast no ja na pewno będę chciała zaznaczać, jakby to miało być stricte drukowane już dla mnie, to żeby to było w częściach. Nie jest to tanie, aczkolwiek, moi drodzy, są różne, można jakby zamawiać różne wielkości. Tak? Ja mam ponad 50-centymetrową figurkę, ale są, no, są o wiele, wiele tańsze opcje, także wiecie, nie musicie od razu. Ja się oczywiście porwałam z motyką na księżyc, więc no ja to ja, ale wy na przykład, no nie mając styczności w ogóle z jakąkolwiek sztuką, no ja z farbami, tak jak mówiłam, nie miałam styczności od bardzo dawna, natomiast no jakieś tam pojęcie stylistyczne związane ze sztuką mam, więc no wyszło to zacnie. Natomiast jeżeli chodzi o zamawianie, to są nawet figurki, gdzie tam można na przykład, wiecie, po 100 parę, po 200 zł, zależy jaka wielkość. Teraz widziałam u pana Marcin, pan Marcin ma chyba tylko jedną w ogóle dostępną sztukę, jedną jedyną, bardzo dużą. Chyba ona tam 700 zł na dzień dzisiejszy kosztuje, ale mówię Wam, można normalnie mieć z nim kontakt, to nie jest żadna absolutnie reklama, ponieważ ja za swoją figurkę normalnie zapłaciłam. Także spokojnie, to nie jest żadna reklama, ja Wam tylko mówię, jakie są opcje. Są też takie opcje, że można sobie w ogóle projekt wybrać danego modelu, zamówić ten projekt albo zapytać pana Marcina, czy można na przykład z takiego i takiego projektu zrobić wydruk. Także wszystko jest do dogadania, moi drodzy. Ja już kończę ten film, jakże pewnie długi, i pokażę Wam jeszcze przebitki w świetle dziennym, bo tutaj brzydko pada światło i ta skóra jest taka bardzo jasna na tym nagraniu. A chcę Wam pokazać jeszcze, wyjdę sobie na balkon i Wam pokażę, jak to wygląda w innym świetle. Ja Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną, że komentujecie. Liczę na Waszą szczerą opinię. No i moi drodzy, do usłyszonka w następnych materiałach. Pa, pa.